jako matka, biorąc pod uwagę to, że place zabaw były zamknięte, no to było bardzo ciężkie. Bo takiemu małemu dziecku jeszcze ciężko wytłumaczyć, że plac zabaw jest zamknięty, także było ciężko. No ratowałyśmy się spacerami i rowerami, świeżym powietrzem i tymi spacerami, a jeśli chodzi o to, czy jest drogo, no wydaje mi się, że podrożało w sklepach rzeczy, przede wszystkim produkty spożywcze. Ale czy ja wiem, czy to przez samą pandemię, no co roku jest drożej w sklepach, więc musimy się jakoś nauczyć z tym funkcjonować, ale jest ciężko. Myślę, że każdy by chciał, żeby już się to skończyło, żeby człowiek normalnie mógł gdzieś wyjść się spotkać z przyjaciółką na kawę. Fajnie się napić kawy w domu, ale jeszcze fajniej wyjść i posiedzieć sobie w kawiarni, prawda? No, jak dla mnie bardzo się odbiło z powodu pandemii, bo pracuję jako pomoc kuchenna w hotelu. No niby jestem zarejestrowana, umowę mam o pracę, ale żadnych środków do życia. Potrzebuję opieki i gdyby nie tak zwany dom nadziei, to nie miałabym w ogóle środków do życia. Myślę, że jako student odczuwam to przede wszystkim przez to, że chociażby uczelnie są zamknięte, nie mamy okazji się spotkać ze znajomymi, wyjść gdzieś na miasto. No jeżeli chodzi o te ceny, to również jest to zauważalne. No, my jako studenci mamy dosyć mało zasobne portfele i jednak ta podwyżka cen, to co się dzieje wokół nas, no, dosyć poważnie nam doskwiera. Nie, no pewnie, że odczuwam. Na przykład na basenie pójść, prawda, jest limit ludzi wszędzie, tak. Jest po prostu puste jest miasto, ludzie są przestraszeni. Mówi się, że przez cały czas mówi, że mamy chodzić w maskach. Nie, nie chcę maseczki. Nie, nie. Dlatego, że dla mnie to jest, no... Ale tak dużo ludzi nie nosi maseczek. Nie, pani po prostu też nawet nosi w tej chwili bawełnianą, a teraz jest zakazana. A przez pół roku, nieważne było jaką maseczkę, ale żeby było. A teraz w tej chwili nie ma było sensu i teraz wszyscy każą nam chodzić w 3F-ach, prawda? Czyli te bawełnianych tam mocnej, prawda? Czyli te warstwy, prawda? Czy bawełniany słusznie niepotrzebne. Dla mnie bardziej jest znaczenie to, że ja nie mogę z dziećmi wyjść do restauracji. To jest na przykład to, że nie mogę sobie pójść z nimi i zjeść po prostu na przykład, tylko muszę wziąć na wynos i wiele restauracji na przykład, to jestem zdziwiona. No dzisiaj byliśmy na przykład w jednej z opolskich restauracji, no nie chcieli nam na wynos sprzedać i nie wiem, czy po prostu przestali tą działalność prowadzić, ale to jest bardzo popularna restauracja i no to jest takie dla nas uciążliwe. Oczywiście, że teraz jest dużo trudniej, gdyż pozamykane są restauracje, siłownie, nie można odreagować po pracy. Ciężej jest żyć po prostu, no jakoś się relaksować. Wszystko podrożało, bardzo podrożało te emerytury, takie jakie są, no trudno powiedzieć, nie? Ale wie pani, patrzeć na, no wędrina, nie, znaczy mięso to jeszcze nie tak. No a maseczki przeszkadzają. Bardzo przeszkadza. Jeszcze wie pani okulary i mam jeszcze te wie pani, to wszystko za tym to bardzo przeszkadza. No, ale i człowiek jeden, wie pani, ja tak sobie przypomnę, ja jestem tam daleko ze wschodu. Dawniej krowy nosiły maski na polach, jak się pasły. Tak teraz jak widzę tych ludzi w tych maskach, wie pani, to no ale jak trzeba, to trzeba. Z tym, że dużo nie nosi maseczek. Myślę, że po nowym roku jest zdecydowanie inaczej, ceny naprawdę podskoczyły, widać to realnie, odbija się to w budżecie. No i tak jak myślę, wszyscy tęsknimy do wyjść do restauracji, żeby spotkać się z przyjaciółmi. Tego zdecydowanie brakuje.